Pewnego razu z poszukiwań wracałem niezadowolony. Wpadł mi do głowy pomysł. Zrobię coś dla mojej żony. Na warsztat trafiła łuska kaliber 7,65 mm SR Browning. Oznaczenie DWM KK479A, z czego DWM oznacza Deutsche Waffen- und Munitionsfabrik, a litery KK fabrykę w Karlsruhe. Pierwszym i zarazem największym błędem było użycie papieru o zbyt dużej ziarnistości, w wyniku czego straciłem sporo materiału. Próbowałem ponownie wygładzić powierzchnię przy użyciu bardzo drobnego papieru ściernego o ziarnistości 320, niestety z mizernym skutkiem. Locked up in your head. Locked up in your head. So I watch you go, like it started so free. Po próbie delikatnego usunięcia zanieczyszczeń ze środka przedmiotu nieodwracalnie go uszkodziłem. Jednym z wielu znalezisk zapierających dech w piersiach jest ta oto bransoletka, znaleziona w holenderskim jeziorze podczas poszukiwań wykrywaczem metali. Wykonana prawdopodobnie ze stali nierdzewnej, tudzież kwasoodpornej. Niestety nie udało mi się znaleźć fragmentu wideo potwierdzającego moje słowa. Pewnie zostało gdzieś pominięty. No cóż, możecie mi uwierzyć. Chyba nie myśleliście, że chcę podarować Annie łuskę. To byłoby, no wiecie, co najmniej dziwne. Ponownie użyłem włókniny sprasowanej o ziarnistości P320. Zaczynając szlifować, obrałem kierunek szlifu, jak również kąt odchylenia względem przedmiotu. W tym przypadku około 30 stopni. Następnie obrót przedmiotu o 180 stopni wokół własnej osi i znów runda, tak jakby na krzyż.
Powtarzałem tę czynność kilkukrotnie do uzyskania zadowalającego efektu. Po kilkunastu minutach bransoletka zaczęła wracać do swojego pierwotnego blasku. Ostatni etap. Polerowanie. Do polerowania został użyty filc, pasta do polerowania srebra i odrobina wazeliny dla lepszego połysku. Z marszu ręka ustawiła się jak do szlifowania wstępnego. Polerowanie powierzchni wykonałem więc tym samym sposobem. I tak oto nadszedł oczekiwany koniec. Nie trwało to długo i efekt pozostawia wiele do życzenia. Przy dużym zbliżeniu zarysowania nadal są widoczne. Zamówiłem już niezbędne narzędzia do kolejnych reanimacji fantów. Możliwe, że w przyszłości poprawię tę bransoletę. Czas pokaże. Mam jeszcze wiele projektów do zrealizowania. Na zakończenie chciałbym Wam wszystkim podziękować, że oglądacie, komentujecie, dajecie łapki. Jest to dla mnie ważne. Czuję wtedy, jakbym Was wszystkich i każdego z osobna pozdrawiał, spotykał i rozmawiał w komentarzach. Dziękuję, że jesteście, że pomagacie mi w tym, co robię, w tym, co lubię robić i mogę się tym z Wami dzielić. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam. Nara.